Znajdujemy się na polu produkcyjnym papryki gruntowej odmiana Crusader z firmy Syngenta. Jest odmiana dedykowana typowo na potrzeby producentów, którzy produkują paprykę w gruncie. Produkcja papryki w gruncie jest to trudna produkcja, szczególnie w tak trudnym roku, jaki jest obecny rok dla producentów. Najpierw bardzo chłodna, wręcz mroźna wiosna, później zmienna pogoda. Wszystko to składa się na wiele problemów i producenci papryki mają duży problem z jakością. Jak widać, odmiana Crusader bardzo dobrze poradziła sobie w tym trudnym sezonie. Bardzo szybko regenerowała się po chłodnej wiośnie. To jest bardzo ważna cecha, ponieważ chłody wyrządziły wiele szkód na plantacjach, a Crusader po tej chłodnej, mroźnej wiośnie bardzo szybko regenerował się, bardzo szybko wracał do dobrej kondycji. Czym się, drodzy Państwo, charakteryzuje? Na uwagę zasługuje niewątpliwie owoc, który jest, wiadomo, najważniejszy. Duży, ciężki owoc o grubej ściance. Pozwolę sobie przekroić, żeby pokazać, jaki gruby blok tworzy Crusader. Wszystko to przekłada się oczywiście na masę, którą później producenci dostarczają do zakładu. Na uwagę zasługuje sam pokrój rośliny, ponieważ jest to odmiana, która nie tworzy zbyt rozległej rośliny, ma dosyć zwartą budowę, dzięki czemu nie mamy problemu z przewracaniem roślin się na plantacji czy odłamywaniem gałęzi, co jest wielkim minusem i stanowi duży problem dla producentów. Bardzo ładnie wiąże i dorasta i dorastają ładnie wszystkie owoce. Pozwolę sobie tutaj zerwać dla przykładu. Jeszcze nie w pełni wybarwiony owoc. Widać bardzo kształtny, duża masa, gruby blok.